Do diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue. www.perfectblue.pl Padaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich mega serdecznie na Do Diabła z grami. Moi drodzy, a w dzisiejszym odcinku Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, czyli zapytaj mnie o wszystko, czyli wywiad z wampirem. Dobra, lecimy, słuchajcie, na samym początku chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie pytania i zaczynamy. Jeżeli oczywiście kogoś pominąłem... No to wybaczcie mi, eee, przepraszam, i ja obiecuję poprawę w przyszłości. Dobra, kilka, kilka pytań mi tutaj zostało jeszcze na tym, jeszcze na eee, laptopie. Dlatego odczytamy je z laptopa. A potem będziemy lecieli już oldschoolowo z kartki Doktor e, ten ma Witam serdecznie. Ja byłem, mam kilka pytań. Co sądzisz o serii Devil May Cry? Oraz która z części jest Twoją ulubioną? Tutaj kolega zadał trzy pytania, więc odpowiem po kolei na każde. Seria Devil May Cry to jeden z tytułów, które kiedyś oglądałem. Jeszcze pamiętam jego reklamę na takim programie bodajże Hyper, w którym pokazywali trailery gier wideo. No i jedynka zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. Tak duże, że w momencie, w którym ją odpaliłem po raz pierwszy na PlayStation 2, pamiętajcie, że ten przeskok graficzny między. PS1, a dwójką był dosłownie ogromny, no to po prostu szczęka mi opadła, tak? uwielbiam ten tytuł, naprawdę to było też coś nowego, nie było w tamtych czasach takich wiecie, e, ostentacyjnych slasherów jak właśnie na przykład God of War czy e, Devil May Cry, no i byłem totalnie zakochany, jeżeli miałbym wybrać jedną z moich ulubionych części, to będzie to cały czas zdecydowanie część pierwsza, gotyckie zamki, niesamowici przeciwnicy, świetny główny bohater, no, ba muszę to kupić w końcu na Nintendo Switch, bo chciałbym bardzo wrócić do tego tytułu i zobaczyć czy dzisiaj też jest tak dobry jak kiedyś. Drugie pytanie. Jak tam twoje postępy w oglądaniu nowych anime? Polecam ci anime Monster, fajny thriller ze zwrotami akcji i mega charakterystycznymi bohaterami oraz fabułą. Nie mam totalnie czasu na anime niestety na tą chwilę, mój drogi kolego, ale mam czas na mangę i przeczytałem ostatnio mangę pod tytułem Children, której recenzja bardzo możliwe, że pojawi się na kanale. Jestem ciekaw co sądzicie. Czy miałeś ostatnio jakieś konkretne propozycje walki czy w ogóle w... i czy jesteś tym w ogóle zainteresowany? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie życzę sukcesów oraz dalszego rozwijania kanału. Bardzo fajnie, cię Ciebie słucha. Bardzo Ci dziękuję stary. E, miałem wczoraj propozycję walki, dosłownie. No, Zadzwonił do mnie telefon od pewnego bardzo znanego, że tak powiem, influencera i mogłem zawalczyć w pewnym turnieju, jednak musiałbym zgubić ponad 15 kg w miesiąc. I oczywiście to jak najbardziej jest możliwe. Jednak jak będę wychodził do walki to chciałbym mieć dużo siły do walki i zjechać z tych kilogramów e, normalnie zdrowo i tak dalej. Zobaczymy w klapce na 1000%, nie? To jest to jest pewniak. E, pytają od Kacpiego. czy dla ciebie Hades był najlepszą grą w 2021 roku? Nie, najlepszą grą w 2021 roku moim zdaniem był Shin Megami Tensei 5. Uwielbiam ten tytuł, niesamowity świat, doskonała muzyka. No, genialny system walki, bardzo, ale to bardzo mi się Shin Megami i piątka podobało i na 100% jeszcze do niego wrócę, żeby wymaksować wszystko. Kupić sobie może DLC z side i po prostu jeszcze chwilę w ten tytuł pograć, bo jest naprawdę prze-zajebisty. Eee, Okej. Okay. Czy jakaś gra od Nintendo ma szansę być lepsza od Elden Ring w tym roku? Wiesz co, będzie naprawdę mega, mega e, ciężko, jednak uważam, że Xenoblade Chronicles 3 ma szansę naprawdę bardzo mocno porządzić w moim rankingu gier roku 2022. Zobaczymy, Nasi mega jaram, słuchaj, no Elden Ring będzie ciężko przebić, ponieważ nie ukrywam, że na dzień dzisiejszy jest to jedna z najlepszych gier, w jakich grałem w swoim życiu kompletnie w ogóle. Ale zobaczymy, tak? Nigdy nie mówię nigdy. E, no, Xenoblade może, może, może zagrozić, aczkolwiek Elden Ring to Elden Ring. E, Sernik z rodzynkami czy bez i obojętnie jak jest dobry, to spoko. Co sądzisz o cyzerowaniu gier, które i tak są od 18 lat, to wszystko pozdrawiam. Wiesz co, uważam, że cyzerowanie gier, które są od 18 lat jest do dupy, aczkolwiek, e, niektóre gry powinny być, moim zdaniem, od 21 roku życia, tak jak na przykład, nie wiem, Outlast, 1 albo 2, tam były naprawdę mega hardkorowe sceny. I jeżeli gra pokazuje, wiecie, no kurcze. Mm, jakąś taką nie wiem przemoc seksualną albo coś w tym stylu to uważam że powinna być jeszcze troszeczkę wyżej niż 18 oczywiście gdybym był 18 latkiem to podjął powiedział wyjdź ty się w łeb no ale teraz jestem troszeczkę starszy niż 18 lat więc też moje poglądy są trochę bardziej że tak powiem rozwinięte. E, pytanie od alternatora. Wybacz że znowu pytanie o swojej przyszłości muzycznej ale sądzę że dla mnie i dla wielu tutaj jest bardzo ciekawa jesteś bardzo ciekawą osobą pod tym względem. Ogólnie, czy przeszkadzają ci pytania dotyczące swojej przyszłości muzycznej? A także, czy uważasz, że udało ci się osiągnąć coś na scenie black metalowej? Pozdrawiam i zapraszam na Discorda do Diabła z grami. Oh yeah! Powiem tak, e, czy coś osiągnąłem? Nie wiem, no, nagrałem kilka płyt, kilka epek. Zagraliśmy kilka koncertów, coś tam przywdąłem pewnie, nie? I czy przeszkadzają mi pytania? Szczerze mówiąc, to nie. nie no, pytajcie, o co chcecie, nie? E, właśnie, a propos pytania, o co chcecie. Kazik Anhalt zapytał się mnie, kiedy powrót do Motel Polska. Już ci mówię, stary, wrócę tam wtedy, kiedy Twoja matka zacznie znowu tam przyjmować klientów. Ok? Tak więc Kazik na mawej mamy, a wtedy możliwe, że się zobaczymy. Dobra. Lecimy teraz, słuchajcie, z karteczką. A, a, a. I jazda! Ignacy Wapo, co za sterydy z Black, które reklamujesz? <laughs> Słuchajcie, jeżeli się na moim Instagramie, to czasami widzicie, że wrzucam sobie relacje z firmą Black93, którą serdecznie polecam. Nie reklamuję, mój drogi, sterydów, reklamuję peptydy. A to jest troszeczkę co innego, więc tutaj spokojnie sobie możesz to wygooglować. I sprawdzić, tak, jaka jest różnica. Ja osobiście e, co, no chcę wracać do sportu, więc tutaj dobra regeneracja będzie jak najbardziej, myślę, że wskazana I dobry peptyt w tym pomoże. tak Tutaj to nie ma nic wspólnego słuchajcie, z kuciem dupy, testosteronem albo czymś takim e, dobrze. Krzyszek K. Przy Ciebie zamówiłem na Premierę Elder Link, a nie, nie przypadam za solsami. Nawet chciałem sprzedać po kilku godzinach. Teraz nabite mam e, 150 godzin co do pytania, ile na obecną chwilę zarabiasz na kanale? Eee, hmm. Wiesz co, ja, jakbym tak zsumował e, mój miesięczny zarobek na kanale, mm, tak czysto z reklam z Patronite, no to myślę, że nie kupiłbym sobie nawet gry na Nintendo Switch, mordo. No robię to z pasji, nie? A jeżeli wpadają jakieś grosze, czy na przykład... Jakieś gadżety typu gry, ze współprac i tak, tak dalej, to wdaje to w rozwój kanału, tak? To wiesz, jeżeli powiedzmy, ja dostanę skądś gierkę, no to nie muszę jej kupować, więc jej recenzja jest szybciej na kanale, po, pojawia się, bo nie mam takiego dylematu, czy ją kupić, czy nie, i tak dalej. No coś tam wiesz, no, nie wiem, za kanał mógłbym sobie zjeść dwa dobre obiady w miesiącu, ale wiesz, ja bardzo lubię to robić i tutaj jakby kasa nie jest moim głównym motorem napędowym, a też mam świadomość tego, że w końcu te pieniądze się pojawią i tutaj będziemy sobie, wiesz. Maharadżec, nie. Muszę przede wszystkim przeinwestować teraz w sprzęt na kanał, e, bo nie mogę robić kurde live'ów ani streamów, więc e, niedługo słuchajcie, będziemy sobie odświeżali Patronite i tam zrobimy taką zbiórkę na to, żeby streamy pojawiły się na kanale. Okej. Okay, Czy śledzisz jakieś inne kanały gamingowe z PL i spoza PL? Tak, z poza PL bardzo lubię Nintendo Live. E, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba to może złe określenie, czasami sobie go dam Bitem ups, fajny program, że tak powiem rozrywkowy słuchajcie, e, o Nintendo Switch, z polskich, no to bardzo lubię, Archona, tak, Undead you myślę, że to jest taki numer jeden, Energik na pewno, TV Gry już trochę mniej, jak ekipa się pozmieniała, e, kto jeszcze jest fajny, Kwas robi fajne recenzje, tak, to są kanały, które, gamingowe, które lubię i które Y, polecam. E, spoza polski coś oglądam. Kurczę, spoza polski jest stary masa zajebistych kanałów Kompisonist e, Happy Console gamer. E, no to są goście, których lubię. E, dobrze. Jakie muzyki najczęściej słuchasz pozdro? Najczęściej słucham słuchaj e, starożytnego Black metalu za 90. E, mireat. Czy będąc w pladze, myślałeś o tym, że będziesz prowadził kanał na YouTube o tematyce gamingowej? Wiesz, co jak byłem w brak metalowym zespole Plaga, no to szczerze mówiąc, ja od zawsze stary chciałem robić coś przy grach wideo i to nieważne, czy jak byłem w kapeli, czy nie w kapeli, zawsze e, gry wideo były moją ogromną pasją. No i zawsze chciałem tutaj, nie wiem, może pisać o nich, mówić, cokolwiek. Kocham gry. E, dobrze. Dobrze, 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 lecimy dalej. Eee, od, pytania od Karol. Będziesz chciał walczyć na jakiejś gali fightowej? bo jako prowadzący sprawdziłeś się świetnie, pozdro. Stary, wiesz co, problem jest czy problem? Problem jest taki, że nie mam konfliktów za bardzo takich wiesz, internetowych. Ja konfliktów w ogóle nikt ze mną <laughs> raczej nie ma. <laughs> no i wiesz, i czy, 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 czy ja bym zawalczył? No zawalczę. Zobaczysz, że zawalczę na pewno. Już tak mówię po roku, że zawalczę, ale nie walczę, ale wierzę w to szczerze, że w końcu pojawi się na tyle. Y intratna propozycja finansowa, że postanowię ruszyć dupę z tego fotela i troszeczkę wziąć się za siebie i wtedy ruszymy. Okej. Okay. Virtual360 Czy grałeś w kolejce Metroid Trilogy? Chodząc plotki, że zmierza na Switch. Jest jeszcze jakaś jedna ciekawa pozycja serii Metroid, ale mianowicie Metroid Other M niestety wszystkie wyszły na Wii i nie mam, jak, nie mam jak ograć. Ja też nie mam stary i powiem że jest to dość problematyczne, ponieważ bardzo chciałbym skoczyć więcej Metroidów. A te z NES a i SNES-a jakoś niespecjalnie do mnie chyba trafiają, albo nie specjalnie mi jarają, żeby to ograć, przynajmniej na dzień dzisiejszy. No i jeżeli wyjdzie kolekcja Metroid, no to kurde, łal, ląduje na, u mnie na półca dosłownie w sekundę, bo bardzo, bardzo bo chciałbym to ograć. Tak samo jak Metroid Ader m Ile kasy już przelulałeś na te wszystkie gry? Wow, stary. żony eee, hmm, nie ma. Nie ma, no dużo, nie? No, co Ci mogę powiedzieć, wiesz? Mam około, tak jak robi, robiłem odcinek o grach cyfrowych, no to wtedy miałem około 100, teraz mam troszeczkę więcej. Gier fizycznych mam, nie wiem, z 80, to można sobie łatwo to przekalkulować, tak sądzę. 80, może 70, coś takiego, no. Z czego niektóre są, wiesz, więcej warte, niektóre mniej. O teraz na przykład udało mi się kupić e, House za urgana w ogóle wam pokażę. Chaos, dla Morgana, który jest takim visual novel. Oj. I to jest chyba jak do tej pory najdroższy tytuł, jaki, jaki mam na mojej półce. Tak? On kosztował ponad 400 zł. No, muszę dbać o to pudełeczko w ogóle. A ja proponuję: Jeżeli szukacie jakichś takich rzadkich gier, jak hałas Morgana, no to w sklepie Perfect Blue będziecie mogli śmiało tutaj zniszczyć swój portfel, nie? Wasze życie i wszystko, co macie. Okej, okay, sorki za małe cięcie. E, pytanie od Lion Arte 0. albo bez tego zero, ja to po prostu wkleiłem. Sorry za cięcie. E, pytanie od Lion Arte. Czy dalej śledzisz scenę black metalową? Jeżeli tak, to ty, czy masz coś godnego polecenia, bądź coś, co bardzo Ci podoba z nowych albumów? Ja osobiście polecam Ci Canon Fiber. E, nie, wiesz co, nie śledzę. Ostatnio wpadł mi najnowszy Funeral Mist. Jest fajny, ale kurde... Wiesz co, ja się chyba jakoś tam na ten black metal tak troszeczkę psychicznie w pewnym momencie zablokowałem i do pewnego momentu słuchałem nowych rzeczy, które wychodziły, a teraz nie słucham tego kompletnie, nie? W sensie cały czas siedzę w tych moich starych albumach i, i chyba mi to już wystarczy do, na amen. A jeżeli to coś jeszcze ciekawego polecasz, to daj znać, ten kanon Fiber na pewno obadam. Okej, okay. kolejne pytanie od, pytania od Seby. Czy nie przekazacie obecność Murańskich na Prime, biorąc pod uwagę, jak negatywnie się o nich wypowiadałeś? Wiesz co, powiem ci tak, no, e, jeżeli prowadzę jakąś galę, nie? albo jeżeli, nie wiem, gram w czymś, e, czy, czy, czy coś robię w ogóle zawodowo, no to ja nie patrzę na jakieś tam moje osobiste sympatie lub też antypatie, tylko po prostu chcę zrobić swoją robotę dobrze, tak? Nie ukrywam, że na Gali Prime było kilka osób, o których no, nie miałem najlepszego może zdania, ale wiesz, o no, stary, no, robota jest, nie? Trzeba ich zapowiedzieć, trzeba sprawić, żeby każdy poczuł się jak Mike Tyson, kiedy będzie wychodził do Ringu, no ale to wiesz. Profesjonalizm przede wszystkim. Eee, Czy nie uważasz, że recenzując gry od Nintendo, nieświadomie czasem przymykasz oko na niektóre elementy, które inni uznaliby za minusy przez sympatię do firmy? Polecam i całkiem zasny całkiem zacny kanał. Wiesz co? Nie uważam, tak? Ponieważ ja też nie uważam siebie za jakiegoś takiego ultra fana Nintendo. W sensie, wiesz, nie jestem jakimś Starej psychofanem. Bardzo podobają mi się flagowe tytuły typu Mariany, Zelda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednak mój wybór, jeżeli chodzi o Nintendo Switch, no to był produktowany głównie tym, że na konsoli można grać przenośnie, no i tutaj to jest taki mój główny, że tak powiem, motor zapalny, żeby tą konsolę kupić, tak? Tak więc nie, nie wiem, myślę, że w miarę, w miarę na sucho podchodzę do pewnych tytułów i też im jestem starszy, tym łatwiej jest mi odrzucić takie, wiesz, emocje, nie? Tylko mam problem z Elden Ring w sumie, bo tam. Nie widzę prawie żadnych wad. No, no, prawie Michał, raz, dwa, trzy. Siemanko, stary, robisz mega robotę na YouTube, tak na wstępie. Widziałem, że pracujesz na Galach walki jako konferencjer. I co do tego mam kilka, tem I mam kilka pytań co do tego tematu: czy interesujesz się sportami walki, czy po prostu robisz to w celach zarobkowych? A może coś trenowałeś? Jeżeli tak, to co? Rozważasz jakąś walkę, gdy pojawiła się propozycja w temacie Switcha, to co aktualnie ogrywasz? A co następnego w kolejce? Pozdro. Więc, czy się interesuje sportami walki? Tak, bardzo oglądam gale, czy tam newsy interesuje się. I czy robię to tylko w celach zarobkowych? Robię to i w celach zarobkowych, i w takich celach, że mi się to po prostu podoba. Czy trenowałem? Wiesz co, mam z sobą dość bogatą przeszłość sportową, tak? Teraz jestem kompletną dętką, ale wracamy, wracamy, stary. Coś tam trenowałem, nie? Różne tam takie. I hu hu no eee, rozważasz walkę, gdyby była to już opowiadałem, tak rozważam. I w co ogrywam teraz na Switchu, a co jest kolejne w kolejce? Wiesz, co maksuje sobie powolutku Kirby? To na pewno. Eee, czytam sobie Hausa za tam Morgana Czekam, aż dostanę niedługo kod recenzencki do Turmented Souls. Już się nie mogę doczekać. Eee, no i poza tymi grami, no to jeszcze. No nie, nie, to tylko, tylko to stary, tak? Nie, jeszcze jest jedna rzecz. Jeszcze gram teraz w Super Sea. Super Cyborg, którego recenzja i będzie na kanale, w ogóle dla patronów będzie rozdanie tego tytułu. No i tak, więc Super Cyborg, e, House of Fata Morgana, Kirby e, na PlayStation Elden Ring, zacząłem troszeczkę grać w Astria Ascending na Nintendo Switch, jednak przerywam, bo to będzie długi, wymagający tytuł, a ja mam już taki jeden jest na razie Elden Ring, więc skupiam się na tej grze. Dobrze. Damian Robotnikowski, jak się stało, że stałeś prowadzącym zawodników na pewnej freakowej gali? Wiesz co, bardzo prosto, zgłosiłem się, nagrałem się, i byłem najlepszy, więc mnie wybrali. Dziękuję za pytanie. Hubert Wojtasik, grasz Marcelinka? Kotka tutaj wariuje trochę. Oho. Sorry, kotka mnie wybiła z rytmu. E, tak, Hubert Wojtasik, grasz z widzami w gry? Nie, nie gram, ponieważ nie mogę robić live streamów. E, i, a chciałbym, więc zapraszam na Patronite. słuchajcie. W przyszłym tygodniu będzie odświeżony i myślę, że tutaj będziemy mogli w, mi w tym pomóc. E, pytania od Spektry. Jak zaczęłaś Twoja przygoda z Nintendo? Co zachęciło Cię do kupna pierwszej konsoli z tej marki? Jaka była to konsola? E, zachęciła mnie do kupna miłość do gier wideo i znudzenie na planie. Doskonale pamiętam dzień, w którym wróciłem z planu Septagonu położyłem się do hotelowego łóżka, patrząc się w sufit i stwierdziłem, że ja jak ja bym sobie coś teraz pokrał jak mi się nudzi, a mam dwa dni wolnego w hotelu i, i no, fakt no nie warto mi, nie, nie opłaca mi się wracać na chatę, grać na PlayStation, więc ubrałem się, otrzepałem kurz z ubrań i pojechałem, pamiętam, kupić sobie konsolę Nintendo Switch. I dwie gry, i dwie pierwsze gry, które na nią kupiłem to był Dark Souls i Skyrim i Cuphead cyfrowo i to była moja pierwsza konsola Nintendo i żałuję, że to jest moja pierwsza konsola Nintendo, ponieważ gdybym wiedział, że 3DS jest taki zajebisty, to już bym dawno temu go też kupił. Okej, okay. jeżeli miałbyś cokolwiek zmienić, dodać ze swoim Switchem, to co by to było? Zmienić, dodać ze swoim Switchem, wiesz co? I jakbym miał jakbyś tak zmienić coś, no to bym zmienił mój biały OLED na ten czarny z niebiesko-czerwonymi drzekonami. E, tak, no tak, tak. Biały jest fajny, ale kurde, jednak chyba wolałbym tamten. No ale kupowałem OLEDA, to był tylko ten. I wtedy ten kolor mi się wydawał najfajniejszy. Jednak na dzień dzisiejszy bym go chętnie sobie zmienił. Dobrze. Mm. Czy masz jakieś zadaje pytania aspekty Czy masz jakiś gatunek gry, który szczególnie lubisz? Mhm. To by było tyle, życzę sukcesów w rozwijaniu kanału, jak i patronite. Dobra, tak więc, jeżeli mam jakiś gatunek gry, który szczególnie lubię, uwielbiam horory, uwielbiam japońskie RPG, bardzo lubię gry od From Software. Tak, to są takie trzy, bo już tam nie chcę mówić, że są -like, nie? no bo ciężko jest zrobić dobrego są likea i też, że coś jest souls -like to nie znaczy, że ja się na to będę od razu rzucał. Eee, Okej, okay. Rafał, ile masz konsol? Stary, mało mam konsol, już ci mówię, w kartonie mam PS2. Eee, Mam X360, mam PlayStation 3, PlayStation 4, e, Nintendo Switch V2 w wersji Animal Crossing, e, Nintendo Switch OLED. Nie jest to jakoś super dużo, ponieważ kiedyś sprzedawałem swoje konsole mój drogi, zamiast wiesz, zamiast je trzymać. Ok, pytania od Oskara. Skąd pomysł na kanał, jaka pojemność karty na Pstryku? Czym nagrywasz obraz, a czym dźwięk? Myśl nad kanałem na kanałem Twitch. Największy zawód growy generacji. Skąd pasja z grami się wzięła? Pozdrawiam. Dobra, lecimy. Skąd pomysł na kanał? E, pomysł na kanał wziął się z tak naprawdę trzech elementów. To trzy elementy musiały się słuchaj, złożyć do kupy. Pierwsza była taka, że zobaczyłem zrobiony przez TVG przez Heda i przez Kładza, poradnik do bossów Sekiro i uznałem wtedy, że kurła lepiej tych bossów bije niż te chłopaki. Naprawdę to się w ogóle nie, 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 nie bujał i stwierdziłem, że abym ja zrobił fajniejszy poradnik. W sensie taki bardziej, wiesz który bardziej może pomógł komuś, ale to nie jest żona napinka boże, to wiadomo, że mi dokładna i do Heda to jeszcze brakuje lat świetlnych. Kolejna akcja była taka, że żona mi tam rzuciła, że kiedyś, pamiętam, w Mediamarkcie zacząłem rozmawiać z jakimś, kurczę, facetem mniej więcej w moim wieku, jakieś jakiejś grze na Nintendo Switch, która była na półce i tak gadaliśmy z 15 minut i nasze żony zaczęły nas od siebie odciągać i ten stwierdziłem, że może, kurde, może bym tak do kamery o tych grach sobie pogadał, nie, Jak nie mam z kim, bo większość moich grających znajomych została w mieście, z którego się wywodzę. No, a moja żona jest taką graczką bardzo niedzielną, no i trzeci powód, który już tak jakby przybił to wszystko do e, kupy, no to słuchaj to, że ten, kurde, jakby te kanał nie zablokowali, choroba nowa jak się rozpowszechniła, nas zamknęli w atak to wtedy wziąłem swój jeszcze stary telefon i zacząłem nagrywać pierwszą recenzję Detention bez statywu, bez mikrofonu, bez programu do montażu, bez niczego tak naprawdę, ale z całą masą miłości do elektronicznej rozgrywki. Tak to się właśnie zaczęło. E, jaka, jak, jaką masz pojemność na kartę w Psyku, Stary, nie wiem, przepraszam Cię. Chyba tą największą albo tą taką pośrednią. Nie wiem, nie wiem, wybacz. Czym nagrywasz obraz, a czym dźwięk? Obraz nagrywam, słuchaj, Avermedią LPG Lite. Jednak mój komputer siada na maksa nie? i mam teraz duży problem z nagrywaniem dłuższych gameplay i przez to bardzo często widzicie, że takie gameplay są takie nie do końca, może tak jakbyśmy chcieli. Jednak tak jak mówiłem, no teraz muszę ogarnąć nowy komputer i wtedy będzie dobrze. Dźwięk nagrywam słuchaj małym mikrofonem, który jest podłączony z, taką, z takim puchaczem do mojego iPhone'a, a obraz nagrywam iPhone'em. Jednak to też się musi w przyszłości zmienić i mam tego pełną słuchajcie świadomość, naprawdę bardzo mocno teraz się fokusuję na tym, żeby rozwinąć ten kanał troszeczkę bardziej. Myślałem się nad kanałem na Twitch? Myślałem, jednak na chwilę obecną mam ograniczenia sprzętowe. Największy zawód growy generacji ee, tej nowej? Wiesz co, sama generacja jest dla mnie jak na razie wielkim zawodem stary, ponieważ dalej nie wychodzą gry e, ekskluzywne, ani żadne takie wiesz, next genowe, które by sprawiły że ja będę jakoś wybitnie chciał mieć konsolę na półce, no i to jest wielki minus moim zdaniem, ponieważ za każdym razem, kiedy wychodziła jakaś nowa konsola, no to były premiery, czy w ogóle były gry, które sprawiały, że serce zaczynało bić szybciej, tak, żeby nie być gołosłownym, no to PlayStation 2, Tekken Tag Tournament, słuchaj, jak to wtedy wyglądało, to był jakiś kosmos, nie? PlayStation 3, proszę bardzo, God of War 3 sprawił, że kupiłem, nie, urwało to głowę, nie było o czym mówić, Xbox 360, Gears of War, PlayStation 4, Bloodborne na przykład, nie, no a teraz, trochę lipa, skąd się pasja związana z grami, To no, tu mnie wszyscy stary grali w chacie, nie, wiesz, i ten, dlatego jakoś tak gry były obecne w moim życiu od samego początku, no i myślę, że będą obecne, do samego końca. Pytania od Greg Lemek. Kiedy zacząłeś się dziarać? W wieku 17 lat. Skąd pochodzisz? Pochodzę z Warmii i Mazur. RPG wszechczasów? To trudne pytanie. Wiesz co? Eee, hmm, kurde. No. Ciężkie pytanie. To nie jest mój ulubiony RPG, nie? Ale muszę oddać eee, hołd trzem grom. Tak naprawdę. Jako moje takie, moje, takie RPG wszechczasów. Pierwszy z nich to będzie na pewno Final Fantasy VII, którego napocząłem będąc siakiem, ukończyłem będąc dorosłym mężczyzną. I na maksa doceniam to, co wtedy musiało robić niesamowite wrażenie, czyli te filmiki, taka niejedno, niejednowymiarowa fabuła, grafika, ilość kontentów, w grze side questów itd., itd. Drugim takim RPG-em na pewno będzie pierwsza część Dragon Quest, ponieważ to ona zapoczątkowała w ogóle gatunek japońskich RPE-ów. I trzecim takim, i tutaj mam wiesz co, mam taki troszeczkę dylemat, bo bym się wahał pomiędzy Skyrimem, pomiędzy Wieśkiem Trójką, a pomiędzy Dark Soulsem, ponieważ każda z tych trzech gier, jakoś może i tyle co pokazała, coś nowego, w sumie Dark Souls, Dark Souls pokazał, nie, ale każda z nich była czymś po prostu wybitnie wyjątkowym dla mnie, nie, naprawdę mega, mega zajebistym tytułem. Eee, dobrze, od Tony Montana. Czy jak wyjdzie lepszy nowy Switch z lepszymi bph kupujesz na premierę, czy będziesz czekać na promocję? Jeżeli wyjdzie nowy lepszy Switch, to obserwujcie po, portale aukcyjne, bo mój OLED będzie leciał błyskawicznie jak przecinak na sprzedaży. Będzie na pewno w dobrej cenie, więc tak, tak, zmieniam od razu i to wiesz, dlatego też, że stary, no, mam kanał przede wszystkim nie? i wiesz, tu chciałbym raczej być w miarę na bieżąco z nowościami. Ale w ogóle myślę, że jak wyjdzie jakiś nowy Switch, to ja tak, tak szczerze, nie, kurde, nie chciałbym, żeby to była nowa, nowa konsola, tylko na przykład, nie wiem, jakiś taki super Turbo Switch z grami, które żeby odtwarzał wszystkie gry ze Switcha, ale też jakieś takie, tylko które byłyby dedykowane powiedzmy pod niego. <laughs> na przykład Elden Ring Nintendo Switch Edition. Tak. Jak Ci idzie w Elden Ring, tutaj to Montana pyta, wiesz co, no idzie mi tak, że mam około 70 godzin, wytłukłem dość dużą ilość bossów, oczywiście wiadomo, że nie wszystkich i teraz jestem w stolicy tej wielkiej bos boskiej i szukam pierwszego eldenskiego lorda. Nie mam tyle czasu, co bym chciał, żeby poświęcić na Elden Ring, wiesz, ja mam coś takiego, że powiedzmy, jak mam taki wolny dzień jak dzisiaj, no to wolę sobie ponagrywać kanał i w Eldena potrzaskam 3, może 4 godzinki. No tak to wiesz, no kurde, gdyby to było stare na Switchu, już pewnie bym skończył, nie? No, bang. no idzie mi dobrze, no ja też wiesz, jakoś nigdy, w sensie nigdy, no nigdy, nigdy nie starałem się jakoś wyjątkowo śpieszyć w grach z From Software, tylko przychodzić sobie na spokojnie, powolutku, tak żeby jak najwięcej tutaj dobrego z nich wyciągnąć. Dobrze. Czy lubię gry od From Software? A nie, przepraszam, bardzo, jak ci idzie Wendernik, no to już tak, no to już wiesz, jak, jak ci idzie. Okej, okay, kolejne pytanie od Marcela Agregatora. Grałeś w gotika Ocena i krótki komentarz. Nie grałem. Nie grałem stary, ponieważ ja nigdy w życiu nie grałem na komputerach. Nie zawsze grałem na konsolach. Pamiętam, że nawet te czasy podstawówki koledzy właśnie rozmawiają o gotiku, a ja rozmawiam o Final Fantasy, nie? Czy tam Breath of Fire bardziej, bo w czwórkę najwięcej grałem na Play 1C. Okay. Kamin Myland. Czy ogrywasz Elden Ring? Tak, ogrywam, jestem zachwycony. Czy lubisz gry od from Software? Tak, są to moje ulubione serie gier, jakie w ogóle istnieją na tą chwilę, przynajmniej dla mnie. Stary Mi Dark Souls, Dark Souls mi przywrócił ogólnie rzecz biorąc chęć grania, do grania w gry, tak ogólnie. Nie? To gdyby nie ta gra, to myślę, że nie byłoby ani kanału, ani nic takiego. To był taki moment w moim życiu, w którym e, chyba w ogóle sprzedałem swoje wszystkie konsole, pamiętam. Bo jakoś byłem zmęczony tymi grami wideo, nic, nic, nic nowego cały czas, wiesz? Call of Duty, jakiś kurczę Assassin, który był mega, już wtedy do siebie podobny. Eee, no ale zobaczyłem w PlayStation, w PSX Extreme artykuł o nowej grze, utrzymanej w konwencji, wiesz, Dark Fantazy, że bardzo trudny będzie RPG i bardzo zajebisty. I przeczytałem artykuł o Dark Souls, lampka mi się w oku zaświeciła, później, nie pamiętam, czy ja później swojej widziałem tego jakiś gameplay, czy może. Eee, nawet mi było w ogóle w to zagrać. Nie pamiętam stary, ale pamiętam, że jak już uruchomiłem Dark Souls już chyba mając konsolę, bo kupiłem ją szczerze mówiąc, specjalnie pod ten tytuł, no to przepadłem. nie? To było to, na co czekałem od bardzo, bardzo dawna. No i czy lubię grać z From Software uwielbiam. Bacek, Bartek Krajda ma dla mnie trzy pytania. Yy, czy jesteś wierzący? Yy, wiesz co, no nie, ale w sumie wierzę tam w coś, że jest na pewno, nie nad nami dużego. Wierzę w Ktulu, że siedzi w oceanie. Eee, Podaj po, po, po swoje tobie się przy Gierna i ten dosłowicz. O Boże, czekaj, stary, to będzie trudne. Ale to wiecie, to nie będzie oficjalna lista jakiejś taką zrobię. Na pewno będzie to Zelda Breath of the Wild, Mario Kart, Mario Odyssey, Xenoblade 1, Xenoblade 2. Mam 5. To nie będą ekskluzywy, nie? Wiedźmin 3. Mm. Deadly na pewno eee, Kurde, bajoneta dwójka, uwielbiam. Eee, jeszcze dwie, jeszcze dwie. Co takie jeszcze z tych? Może tak, myślę o tych ekskluzywach. Shin Megami Tensei na pewno i Dragon Quest 11, nie? No ale to tak ciężko, wiesz? Tak na hama musiałem teraz się zmusić, żeby je podać. Czy zrezygnujesz grę Strike Force Heroes Remastered? Jak wyjdzie, nie wiem co to jest, obadam. Może o, pytanie od Leny Wolkow. Hola Belzebub, hola! Czy pre, co preferujesz do grania, żeby było miło? Wesołe papierosy, herbata z prądem, czy może krajowa? Pozdrawiam i czekam na kolejne odcinki. No kurde, stare wody przy graniu, to jeszcze nigdy nie nie piłem. E, wesołe papierosy, jak najbardziej, herbata z prądem, czy może krajowa? Nie, wiesz co, ja ci powiem, że alkohol tegoś tam nie jest, może moja ulubiona używka, Lubię wesołe papierosy, jednak wesołe papierosy teraz też dość mocno ograniczam e, bo po prostu ograniczam przychodzi taki wiek, w którym musimy pewne rzeczy troszeczkę Odstawić na bok, no ale wiadomo, że tam wiesz zapalić wesołego papierosa i zrobić sobie pięciogodzinną sesję, na przykład, nie wiem, w Eden Ring to jest dobra opcja, nie? Pytania od Łukaszek. Na jakie gry czekasz najbardziej? Czy mógłbyś wybrać grę, której sequel mógłbyś ograć od razu? Czy został zapowiedziany, czy nie? i. To jaką grę byś wybrał? E, kilka, kurde, wiesz co, byłby to na pewno nowy Silent Hill, e, byłaby to, to na pewno druga część Bloodborne. E, każdy, nie wiem, no, no, Bloodborne albo Silent Hill, tak bym sobie najbardziej życzył, nie? E, na jakie grę czekam najbardziej? Na chwilę obecną czekam aż przyjdzie do mnie kod na Tormented Souls, ponieważ przekładany był ten tytuł już, słuchajcie, setki razy na Nintendo Switch, a ja już miałem dawno temu to kupić na PS4, no ale stwierdziłem, że jak wychodzi na Switchu, no to wolę być na Switch. Bardzo też czekam na Xenoblade Chronicles 3. 3 jestem ciekawy, co pokażą. Bardzo też czekam na to, co jak pokażą kolejnego Dragon Questa, i jestem ciekawy, czy też się ukaże tylko na PS4, 5, czy może tylko na PS5, czy może jeszcze nawet wyjdzie ten do Switch, Na co jeszcze czekam? Hmm. Chyba to tyle. Eee, dobra. God Mode King, czy wrac wracą kiedyś jakieś gry, na przykład na PC? Wiesz co, jak tak sobie polecisz w dół po moich recenzjach. To myślę, że dobre 60% gier, no przesadzam, 50% gier ukazały się również na PC, a od dzisiaj zaczynam specjalnie dla Ciebie tagować też PC, tak. Pytanie od Bartas. Ile horrorów, w które grałeś spowodowały, spowodowały u Ciebie bardzo głęboki strach? Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill 3, Fatal Frame 1, Fatal Frame, nie, Fatal Frame 1. Eee, głęboki strach, taki prawdziwy strach, tak? Murderer House, Nun Massacre, eee, Visage, tak? Visage. Hmm. I chciałbym powiedzieć tutaj, że Jomawari, albo że Resident Evil 7, ale to był raczej świetny, po prostu rewelacyjny klimat grozy, ale nie takie pierwotne uczucie prawdziwego strachu. Więc, więc myślę, że te. Aha, jeszcze jedna rzecz by mnie przeraziła, to już taka mało horrorowa i bardziej za dzieciaka to ostatni Boss w Tomb Raider 3. Człowieku, jak ja to zobaczyłem, jak byłem dzieckiem, to ja autentycznie się prawie zazesrałem w gacie, nie? No, ten pająko człowiek, okropieństwo. Tak, dobra, e, pytanie od Pipi Gracz Gracz: Ile masz gier na Switcha, a ile z nich ci się podobały, i w ile, w, w ile z nich grasz? Podobało mi się 90% mojej kolekcji, tak sądzę. Odsyłam cię do odcinka, masz tam taką playlistę. Kolekcja gier na moim kanale, no to zobacz sobie odcinek z kolekcją fizyczną. I od tego czasu tam trzeba byłoby doliczyć z 10-15 gier, myślę. Więc nie wiem, nie jestem w stanie tak dokładnie. Uuu, o, Boże, bardzo przepraszam za zjewnienie, słuchajcie, mega rano, jak to nagrywam. E do, do tamtego, tam, wiesz do 15, powiedzmy, gier do tamtej ilości. No Nie wiem, kurczę, im ich dokładnie musiałbym teraz się wygiąć i policzyć. Zobaczymy. E, tak, no to, to chyba tyle. I czy wszystkie w nie, w nie, z nich gram? Nie, ale staram się w miarę, tak wiesz, kończyć grę przynajmniej na 80%, jeżeli chodzi o jakieś tam set questy i tak dalej, kiedy ją odkładam na półkę. Nie, na przykład dobrym przykładem teraz będzie Król King and Great Hero. Mam tytuł ukończony na jakieś 80% i dalej już, już opuściłem. Ok, pytanie od Martwy Czy zrobię salto? Nie zrobię salta. I pytanie na koniec od Hagrida: Czyli, czy kontent na Twoim kanale będzie tylko z gier na Switch? Czy może się też gry na PC lub inne konsole? Są gry na PC na inne konsole stare. Eee, uważam, że jest ich dużo. Więc to, że na przykład ja ogrywam, nie wiem, Doki Doki Literature Club na Nintendo Switch, to chyba to nie sprawia, że ta gra się już nie ukazała na PlayStation 5, 4, iOSie, nie wiem i czym jeszcze nie. No właśnie. Dobra, moi drodzy, to była na tyle. Bardzo Wam dziękuję za ciekawe pytania. Eee, kolejny odcinek pojawi się za jakiś miesiąc, półtorej. Myślę, że nie ma też co, co ich robić zbyt często. No i co? Słuchajcie, wpadajcie do sklepu Perfect Blue, wpadajcie na nasz Discord, do Diabła z Grami, wpadajcie na naszą grupę. Do Diabła z Grami również wpadajcie na mój Patronite. Pomóżcie mi rozwinąć mój kanał, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do Diabła z Grami. Cześć, czołem, hej!